tak bardzo potrzebujemy tego spotkania. Spotkania ze sobą, spotkania, aby wspólnie przeżyć Eucharystię, aby odnowić swoje przyrzeczenia wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. 4 kwietnia, Wielki Wtorek, w Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej Mniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się kongregacja księży i osób konsekrowanych archidiecezji lwowskiej. W Wielki Wtorek w katedrze, która jest matką wszystkich kościołów archidiecezji, gromadzą się księża z całej diecezji, aby wraz ze swoim ordynariuszem odprawić mszę świętą krzyżma. Dziś gromadzi nas msza święta szczególna. Msza święta krzyżma świętego. W czasie tej mszy świętej będzie poświęcenie olejów katechumenów, oleju chorych, a przede wszystkim krzyżma świętego, które to oleje święte będą używane w naszym duszpasterstwie przy udzielaniu sakramentu świętych, przy chrzcie świętym, przy duszmowaniu, przy namaszczeniu chorych. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was. Czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Celebracja mszy krzyżma jest szczególnym świadectwem jedności Kościoła. Ukazuje pełnię władzy kapłańskiej biskupa i jedność z nim wszystkich kapłanów. Podczas tej mszy świętej księża odnowili przyrzeczenia złożone podczas święceń kapłańskich. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił olej chorych, olej katechumenów i krzyżmo. Olejek, który będzie używany przez cały rok podczas sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Podczas tej mszy świętej był także poświęcony olej do sakramentu namaszczenia chorych i olej katechumenów, którzy po mszy świętej księża wzięli do swoich parafii. Niech Twoje święte błogosławieństwo sprawi, by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony. Przyjmij łaskawie hołd radosnej wdzięczności, jaki Ci składa przez nasze usta Kościół pełen wesela. Niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, Twojego Syna.